Pikachu i czarna plama na ogonie. Wiele ludzi dostrzega brak plamy na ogonie Pokémona, który towarzyszy Ashowi. Rzekomo wcześniej miała ona występować w anime. Ludzie posiadają mnóstwo dowodów oraz na internecie możemy znaleźć wiele zdjęć z Pokémonem, gdzie można zauważyć czarną plamkę na jego ogonie. Ale na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że kojarzę tą plamkę na ogonie i daję sobie rękę uciąć, że w dzieciństwie, jak oglądałem to anime, to zawsze pamiętam, że Pikachu miał tą właśnie czarny znaczek na swoim ogonie. Wiem, czy jest to kwestia tego, że źle zapamiętałem rzeczy, no ale naprawdę daję wszystko, że tą plamkę widziałem. Wiele ludzi przypuszcza, że jest to tylko błędne zauważenie i jest to nieprawda, ponieważ widzowie pomylili sobie czarne plamki na uszach Pikachu z czarną plamką na ogonie i stąd ich ta wyobraźnia dała im podpowiadania, że Pikachu może posiadać takową plamkę na ogonie. Czym są animaniacy? Główni bohaterowie tejże kreskówki, czyli Yako, Wako i Dot, są wielką tajemnicą. Może nie sami oni, ale jakim zwierzęciem są. Sama kreskówka określa ich jako małpy, ponieważ w pilocie właściciel nazywa ich właśnie tymi zwierzętami. No ale spójrzmy na nie, przecież one kompletnie nie przypominają nam te zwierzęta. No od kiedy małpy posiadają czerwony nos? No nigdy, nawet nie ma takiego gatunku ani rasy, żeby małpa posiadała czerwony nos. No ale także one są pokryte czarnym futrem i w środku białym. Nigdy nie widziałem takiej małpy, bardziej przypominałoby mi pan aniżeli małpę, ale samo ich zachowanie nie sugeruje tego, że są oni takim, a nie innym zwierzęciem. Oprócz tego pierwszego odcinka, dowodów w kreskówce nie ma, żadnych podpowiedzi od twórców, jest to wielka tajemnica, która ciągle zostanie skryta z racji tego, że kreskówka ta skończyła się już długi czas temu. Co znajduje się w pudełku z kreskówki SpongeBob Kanciasto Porty? W jednym z epizodów Patryk posiada pudełko, w którym znajduje się zdjęcie ośmieszające SpongeBoba. Jak możemy przeszukać internet i zobaczyć ten odcinek, zdjęcie to nie jest ukazane pod koniec tego odcinka. No ale wiele osób uważa, że było nieco inaczej, że obrazek można było zobaczyć na końcu epizodu i przedstawia on płaczącą gąbkę. Co z tym fantem zrobić? Ale większość osób uważa, że jest to podobnie jak w pierwszym przykładzie, tylko wyobraźnia dzieci i pomylenie jest innym faktem, gdyż inny epizod posiada także podobną scenę, gdzie ukazana jest zdjęcie SpongeBoba jako dziecko, które płacze. Jest to możliwe, że jest to tylko przypadek i starsi nałożyli sobie te dwa odcinki w jeden i może stąd powstała ta wielka tajemnica. No jak to z nią jest, tego nie wiemy i chyba wiedzieć nie będzie. Okej, dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Mówiłem ja, a kto inny? Hej, hej.